kłopotu w czasie jazd próbnych. Gdziekolwiek się zatrzymywaliśmy, ludzie oglądali samochód ze wszystkich stron, a nasi kierowcy zasypywani byli gradem pytań. Suzuki Vitara to nowość na naszym rynku. Tymczasem w Europie Zachodniej należy do najlepiej sprzedających się aut w klasie samochodów osobowo-terenowych. Wynika to zapewne z rozsądnej polityki cenowej japońskiego koncernu. Ale czy tylko? Postanowiliśmy sprawdzić zatem, jakie są wady i zalety małej japońskiej terenówki produkowanej aktualnie w Hiszpanii i stąd objętej kontyngentem bezcłowym, a o rezultatach tych sprawdzianów Państwa poinformować. Auto, które otrzymaliśmy do testu, wyposażono w silnik 1,6 litra z centralnym wtryskiem, który przy 5400 obrotów rozwija moc 80 koni i pozwala rozpędzić samochód ważący niespełna 900 kg do prędkości 139 km na godzinę. Auta takie jak Vitara w ostatnich kilku latach zrobiły prawdziwą karierę na rynkach europejskich. Moda na nie przyszła ze Stanów Zjednoczonych wraz z filmami amerykańskimi, których bohaterowie przemierzają nimi asfaltowe drogi i wyglądają jak uosobienie męskości. Ocenę urody nadwozia Vitary pozostawiamy Państwu. Zauważmy jednak, że auto ma 3,62 m długości, a więc jest krótsze o 7 cm od Fiata Uno. Zewnętrzna średnica efektownych kół liczy aż 67 cm, a ich wewnętrzne krawędzie oddalone są od siebie zaledwie o 1,5 metra. W rezultacie Vitara wygląda bardzo rasowo, a mały rozstaw osi wpływa na zwrotność samochodu, szczególnie w warunkach terenowych. Z drugiej jednak strony nie polepsza komfortu jazdy po normalnych drogach. Vitara ma kilka odmian nadwoziowych. Testowany samochód to jak widać kabriolet wyposażony w składaną opończę. O ile jej fragment nad głową kierowcy składa się łatwo, o tyle zdjęcie całego okrycia auta zabiera trochę czasu i wymaga pewnej wprawy. W rezultacie należy się zdecydować przed wyjazdem. Albo będziemy podróżować w kontakcie z naturą, albo osłaniamy się opończą. Solidne wrażenie, wzmocnione konstrukcją rur, sprawia bryła przednia auta. Duże, wysoko umieszczone reflektory dobrze oświetlają drogę w ciemności. Koło zapasowe umieszczono na zewnątrz, zabezpieczając dostęp do niego zamykaną na klucz obudową. Bardzo mały nawis karoserii, z przodu 20 cm, z tyłu 25, pozwala na pokonywanie stromych zjazdów i podjazdów bez ryzyka uderzenia nadwoziem o przeszkodę. Vitara posiada obszerne drzwi, umożliwiające bezproblemowe zajęcie miejsca z przodu oraz z tyłu samochodu. Dźwignia fotela z prawej strony powoduje złożenie oparcia i przesunięcie całej konstrukcji do przodu. Niestety po tym zabiegu położenie fotela trzeba ustawić na nowo, nie jest to najwygodniejsze rozwiązanie. Wnętrze testowanego auta, jak na jego wymiary, okazuje się zaskakująco obszerne. Wynika to z wysokiego usytuowania foteli oraz ze zlikwidowania, praktycznie rzecz biorąc, przestrzeni bagażowej. Za tylnymi fotelami da się postawić jedynie dwie płaskie walizki. Aby przewieźć Vitarą większe przedmioty, należy położyć tylne siedzenia. W przypadku, kiedy auto ma założoną opończę, dostęp do przestrzeni bagażowej jest mocno utrudniony. Mankamentem konstrukcyjnym auta jest także brak zagłówków na tylnych siedzeniach oraz brak możliwości regulowania wysokości mocowania pasów bezpieczeństwa. Jak na auto terenowe, fotele są dość wygodne i dobrze trzymają ciało w czasie jazdy po wertepach. Dłuższa podróż na normalnej drodze zdaje się jednak we znaki plecom pasażerów. Vitara jest autem wyposażonym ponadstandardowo. Szyby w drzwiach opuszczane są elektrycznie, również elektrycznie regulowane jest położenie bocznych lusterek. Kierownica daje się łatwo ustawiać w zależności od upodobań kierowcy. Wszystkie przełączniki są łatwo dostępne, a wskaźniki na tablicy dostatecznie czytelne. Cała tablica rozdzielcza Vitary sprawia wrażenie uporządkowanej i utrzymana jest w charakterystycznej estetyce aut japońskich. W ocenie nadwozia testowanego auta dwie sprawy wydają się szczególnie warte podkreślenia. Doskonała widoczność do przodu i na boki oraz układ ogrzewania. Co do sprawy pierwszej, porównując Vitarę z takimi autami jak Opel Frontiera, przyznajemy bezwzględną wyższość produktowi japońskiemu. Kierujący Vitarą dysponuje lepszą pozycją za kierownicą i drogę widać lepiej. Układ ogrzewanie działa doskonale. Próby testowe prowadziliśmy m.in. przy temperaturze zewnętrznej minus 3 stopni. W aucie było ciepło, a po założeniu opończy wręcz gorąco. Jak na auto terenowe, Vitara daje pasażerom stosunkowo niezły komfort jazdy. Z pewnością nie jest to samochód cichy. Przez składany pokrowiec do wnętrza przedostają się wszystkie hałasy zewnętrzne, a pomiary szumów przy prędkości 130 km na godzinę dały rezultat równy 79 dB. Sporą zasługę ma tu silnik, dość głośny w górnym zakresie obrotów. Cóż, nie jest to przecież luksusowa limuzyna. A poziom hałasu nie jest wyższy niż w znacznie droższej Frontierze. Ogólnie biorąc, nadwozie testowanej Vitary przyczynia jej sporo punktów, zarówno z powodu urody, jak i funkcjonalności zaskakującej w aucie o tak małych wymiarach zewnętrznych. Jak powiedzieliśmy na wstępie, samochód wyposażono w silnik klasy 1,6 litra o mocy 80 koni mechanicznych. Na zachodzie auto oferuje się z napędem bardziej wysilonym, 95 koni.
Wydaje się jednak, że dla samochodu ważącego z dwoma osobami na pokładzie niespełna 1000 kg jest to moc wystarczająca. Dla porównania, w czasie prób drogowych okazało się, że Vitara przekracza prędkość katalogową i jedzie 145 km na godzinę. Dwulitrowa i 115-konna Frontiera jest zaledwie o 7 km szybsza, ale pożera średnio benzyny o 2 litry na 100 km więcej. W czasie całego testu odnotowaliśmy następujące zużycie benzyny bezołowiowej. Przy szybkości 90 km na godzinę niespełna 8 litrów, w mieście około 10 litrów i najwięcej przy 120 km na godzinę 11 litrów. Tak więc Vitara pod względem zużycia paliwa prezentuje się całkiem dobrze. Również niewiele można zarzucić przyspieszeniom auta. 100 km osiąga w 16 sekund. Proszę zwrócić uwagę, że o 150 milionów droższy i renomowany Opel ze znacznie mocniejszym silnikiem jest tylko o sekundę szybszy. Niewielkie różnice występują również przy wyprzedzaniu w warunkach drogowych. Vitara na przyspieszenie od 80 do 120 km na godzinę potrzebuje 17,1 sekundy, a więc tylko o pół sekundy więcej niż kosztowna Frontiera. Nie najlepiej w Vitarze pracuje dźwignia zmiany biegów. Przełączanie jej wymaga pewnej siły. Działa trochę jak w aucie ciężarowym. Podobnie też zachowuje się sąsiednia dźwignia włączająca napęd na dwie osie. Jest to nieprzyjemny zgrzyt w dobrze skonstruowanej skrzyni biegów. W sumie napęd testowanego auta zyskuje oceny umiarkowane. Zadowalające osiągi, niskie zużycie paliwa, właściwe zestopniowanie biegów terenowych i drogowych z jednej strony oraz głośny silnik na wyższych obrotach i denerwujące usterki w obsłudze zespołu napędowego z drugiej. Jak w niemal wszystkich autach tego typu, konstrukcja podwozia oraz sposób przekazywania napędu predestynuje Vitarę raczej do jazdy po szosie niż do trudnych wyścigów terenowych. Zamiast drogiego, stałego napędu na cztery koła, Japończycy wybrali rozwiązanie klasyczne. Przy normalnej pracy moment obrotowy przekazywany jest na tylną oś, a napęd przedni uruchamiany jest tylko w razie potrzeby dodatkową dźwignią przełączającą. Przy czym, co ważne, przełączanie nie wymaga zatrzymania auta i może być przeprowadzane w czasie jazdy. Podobnie jak włączanie reduktora obniżającego przełączenie w skrzynce rozdzielczej. Vitara na poszczególnych biegach może osiągać następujące prędkości. Na jedynce do 41 km z reduktorem do 23, na dwójce do 77 z reduktorem do 42, na trójce do 108 po redukcji 59 i na czwórce 140 z reduktorem 81. Takie przełożenia zapewniają autu całkiem przyzwoite parametry trakcyjne zarówno w czasie jazdy po drodze, jak i w warunkach terenowych. Vitara nieźle sobie radzi po zjechaniu z drogi. Sztywne zawieszenie sprawia, że nigdy nie wpada w tak charakterystyczne i nieprzyjemne kołysanie, jak w rosyjskich Łazach czy Ładach Niwach. Wielkie koła radzą sobie bez problemu, nawet z dużymi nierównościami. Twardość zawieszenia jest oczywiście kompromisem i skutki tego kompromisu są widoczne podczas jazdy drogowej. Na gorszych nawierzchniach krótki samochód ma skłonność do podskoków i komfort jazdy bez wątpienia pogarsza się. Natomiast na gładkiej szosie auto toczy się z klasą godną ciężkiego i dużego auta. Dobrze zdaje egzamin czuły mechanizm wspomagania kierownicy. Manewry na parkingu, nawet kobiece dłonie są w stanie wykonywać bez wysiłku. Duże wychylenie kół przednich i mały rozstaw osi sprawiają, że Vitara może z powodzeniem startować w konkursie zwrotności. Do zawrócenia wystarcza jej promień niespełna 5 metrów. Mankamentem auta są natomiast hamulce. Nie znajdziemy tu układu przeciwdziałającego blokowaniu kół, a zmierzona droga hamowania z prędkości 100 km na godzinę przy rozgrzanych hamulcach wyniosła 47,2 metra. Konkurenci osiągają tu na ogół wynik o 2 do 3 metrów lepszy. W sumie ocena układu jezdnego Vitary wypada jednak pozytywnie. W testach porównawczych przeprowadzonych przez francuski Lotto Journal za jazdę po drodze auto uzyskało 8 punktów, a za jazdę w terenie punktów 7 na 10 możliwych. Jak widać, wypadło lepiej niż produkty renomowanych firm europejsko-amerykańskich. Ogólnie biorąc, Suzuki Vitara wydaje się autem typowym dla modnego obecnie stylu osobowo-terenowego. Sprzedawany w ramach kontyngentu bezcłowego kosztuje prawie 500 milionów złotych. Biorąc pod uwagę funkcjonalność samochodu oraz jego cenę, nie wróżymy rekordów sprzedaży. Jest to bowiem propozycja dla ludzi bogatych jako drugi lub trzeci samochód w rodzinie. Najlepiej dla luksusowej żony lub córki, aby sąsiedzi wiedzieli, na co nas stać. Auto jest sympatyczne, sprawne, oszczędne w zapotrzebowaniu na paliwo i urodziwe. Z drugiej jednak strony stosunkowo niewielkie, pozbawione przestrzeni bagażowej z drobnymi mankamentami w jakości wykończenia. Drodzy pozbawieni trosk materialnych widzowie, wybór należy do Państwa.